Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Pamiętacie, ja często mówię, że kiedyś nie było niczego, mówię, że podniecaliśmy się amberem żywym z ambera, że podniecaliśmy się jakimś grandem, że pszeniczne narobiło szał, ale jeszcze wcześniej to już w ogóle nie było niczego. To już w ogóle nie było niczego i wtedy rarytasem były piwa na przykład z Czarnkowa, Noteckie, to był rarytas, Lwówek, Bauera, albo piwa z Fortuny. Jednym piwem z Fortuny, które było takim kultowym piwem, oczywiście kultowe też była seria ze smokami, czarny smok, czerwony smok, złoty, srebrny. Mi tam szczególnie pasował czarny smok, ale kultowa też była Fortuna Czarne. I Fortuna Czarne to jest piwo, które cały czas się pojawia, mimo że się zmienił właściciel, zmienił się piwowar. No i tak się składa, że jak byłem w piwniczce, bo tam musiałem się ze Ślimakiem pożegnać, pozdrowienia, takżeście go ochrzcili, bardzo to mi pasuje, to postanowiłem porównać te dwa piwa i już widzę, że trochę się zmieniło, zmienił się ekstrakt na przykład. Ale szukając informacji o Fortunie Czarnej, trafiłem na artykuł na Wikipedii o Fortunie Czarnej, Fortuna Czarne, i że to jest piwo, które nawiązuje w ogóle do piwa czarnego, które było typowe dla Wielkopolski, piwo czarne i dosładzane. Więc oni tutaj twierdzą, że to piwo w ogóle było ważone aż do połowy XX wieku w browarze w Jeżycach. Ważył je też browar Kobyle Pole, czyli taki poznański. I również słodownia w Wolsztynie. I produkcję tego piwa nadzorowali technolodzy piwowarstwa, inżynier Stam oraz mistrz piwowarstwa Hipolit Lackowski. Ja miałem okazję poznać, jak sądzę, syna pana Edwarda, czyli Aleksandra Stama, który był piwowarem w Fortunie. No i wznowił produkcję tego piwa w Niechanowie. I w Niechanowie aż do zamknięcia browaru w 97 czarne piwo, takie wielkopolskie, było produkowane. Potem jego produkcja była przeniesiona do Wielkopolski. No i tutaj jest napisane, że to jest ciemne, dosładzane piwo ważone z jasnego pilzneńskiego słodu oraz słodu karmelowego, chmielu, karmelu i cukru. I już wówczas, tutaj, za tych czasów, to są gdzieś lata, proszę ja was, 2000, no niestety tutaj datę Ślimak zjadł, a właściwie to może jakaś tam inna wilgoć, bo to się troszkę rozpadła się ta etykieta. Wydaje mi się, że data, że to jest piwo gdzieś z lat 2004-2006, nie później. Natomiast to jest piwo z datą 5 grudnia 2016 roku. No i tutaj mamy napisane coś takiego. Barwa niemal czarna, po nalaniu do kufla piwo tworzy kremową, gęstą pianę, spod której uwalnia się niepowtarzalny słodowo-karmelowy aromat z nutą owoców cytrusowych i orzeszków drzewa kola. No i jakby nie patrzył, to nie sądzę, żeby owoce drzewa kola były typowe dla piwa wielkopolskiego. Zresztą nic tutaj nie ma na ten temat. Więc ono tak nawiązuje troszkę... No tyle, że się czarne nazywa, jest ciemne i jest dosładzane. I to jest całe nawiązywanie do tej tradycji. Jak sądzę. W każdym razie, ponieważ jest taka możliwość, więc spróbujemy porównać te dwa piwa. W ogóle nie wiem, czy to się jeszcze będzie nadawało do spożycia. Ono jest, no, pewnie ma jakieś 10 lat. Dobre ma, 10, może 11. Pierwsza różnica zaobserwowana. To miało ekstrakt 12,7 i 6,2% alkoholu, a to ma 13,58% alkoholu. Czyli sugeruje to, że jest dużo słodsze, powinno być, niż kiedyś. Ja pamiętam, że to piwo rzeczywiście miało bardzo specyficzny smak i trochę to był na bezrybiu i rak ryba, natomiast no, wiem, że poprosiłem ojca, który gdzieś tam przejeżdżał w okolicach Miłosławia, Września, te klimaty, żeby mi kupił parę butelek. Kupił, no i zostały do dzisiaj. Znaczy nie wszystkie, tam parę wypiłem, ale dużo zostało. Więc zaczynamy od, prawda, zabytku.
Kapsel bardzo mocno pordzewiały. Miejmy nadzieję, że tutaj za dużo nie wleci do środka. Jak widać, trzyma ciśnienie. O, nawet nie pordzewiał za bardzo. On bardziej pordzewiał z zewnątrz. To był czarny kapsel Golas, także nie ma straty. No, nadal czuć tę nutę, właśnie taką charakterystyczną nutę trochę Coca-Coli. I ziemniaki czuję. Ale to może być też ta rdza, taka stęchlizna. No, zapróbujmy. Jak widzicie, piana jest. Nawet dosyć ładna. Jest w zasadzie chyba klarowne. Bardzo intensywna nuta tych, znaczy bardzo intensywna. No, intensywna nuta takiej właśnie taniej coli. Nie Coca-Coli, tylko takiej podróby trochę. Ale nie jest taki syntetyczny aromat. Słodki taki właśnie. Spróbujmy wyrób aktualny. Tutaj już mamy kapsel firmowy, Fortuna czarne. Kukurydza. Taki nierozpęknięty popcorn. Nie wiem, czy to jest DMS, czy to jest coś. I troszkę przypalany taki. O, spalony popcorn. O, jak Wam nie rozpęknie się popcorn, jeszcze tak się trochę przyjara, to właśnie ten. No oczywiście piana ładniejsza. Barwa nieco jaśniejsza, mam wrażenie. Chociaż może i nie. Może i nie. Ciemno-brunatne w obu wypadkach. Tutaj piana beżowa, drobno i średnio pęcherzykowa. Tak postawimy. Też wyraźna nuta tej orzeszków coli. Muszę powiedzieć, że podobnie pachną. Tutaj trochę w tym starym troszkę nuta sosu sojowego, ale to normalne w takich utlenionych starych piwach. No, próbujemy danego zabytku. Jak to zwykle u mnie na kanale się okazuje, piwo nie jest zepsute. Nie jest zepsute, nie jest skwaśniałe. Ma taki posmak. Nie, no w zasadzie taki troszkę takiego, jak czasem pies wyjdzie na dwór jesienią i wraca, to on tak śmierdzi takim wiatrem, takim psem. Albo pranie na przykład, jak się suszy jesienią albo wczesną wiosną na dworze, czy też na polu, jak w Małopolsce by to było. To ono ma taką charakterystyczną nutę wiatru. Tutaj też coś takiego jest, tak? Myślę, że to jest utlenienie. Spróbuj. I trochę metaliczne, ale to nie wiem, czy to nie jest kapsla. No i aktualna wersja. Kawa zbożowa. Kawa zbożowa. Tak. I zjarany popcorn. Taki przypalony popcorn. Mocniej nasycone, bardziej palone, bardziej taka właśnie kawa zbożowa. Dość słodkie, ale pamiętam, że zawsze mi się wydawała bardziej słodka ta Fortuna. Ale jest słodsze niż było. Czyli jakby etykieta nie kłamie, to znaczy rzeczywiście ekstrakt jest wyższy, a alkoholu jest mniej. Przy czym tam mogły w grę wchodzić też jakieś przepisy. Teoretycznie mogły, bo to jeszcze mogło być niezaimplementowane, na przykład prawo unijne, które mówiło, tam był kiedyś taki głośna sprawa, że oszukują nas, bo się okazało, że tam warka strąg nie ma tyle procent, co podają na etykiecie, ale już będzie dobrze, bo Unia. Więc bardzo możliwe, że jeszcze wtedy nie było tych przepisów, które mówiły, że trzeba podawać
środek przedziału. Oczywiście, mam rację, dlatego, że jest napisane zawartość alkoholu do 6,2%, a tu już trzeba było podawać wartość przeciętną. Oczywiście z możliwością pomylenia się o plus minus 1% w przypadku piw mocniejszych od 5,5%, ale tu jest zdecydowanie napis zawiera zawartość alkoholu do 6,2, czyli podawaną wartość maksymalną. To zmieniła Unia właśnie. Na Ukrainie na przykład, nie wiem czy obecnie jeszcze, ale kiedyś podawano wartość minimalną. Więc piwa wydawały się lżejsze. Jakkolwiek jest słodsze, to powiem szczerze, nie jest jakoś to odpychająco słodkie. Ma takie nuty właśnie kawowe, palone. No tym takim spalonym popcornem trochę daje. I on nawet przykrywa tę kolę. Kola jest dobrze wyczuwalna w smaku. Rzeczywiście nuta coli. I powiem tak, ja nigdy tego piwa jakoś szczególnie nie ceniłem. No zresztą piwosze w Polsce, to znaczy birgicy, no wtedy nie było birgików jeszcze. No to powiedzmy użytkownicy browar Bis. To byli tacy pierwsi birgicy, to byli użytkownicy browar Bizowicze. Więc browar Bizowicze nie cenili tego piwa za bardzo. Natomiast miałem okazję parę razy właśnie za tych takich dzikich czasów mieć kontakt z jakimiś zagranicznymi ludźmi, z ludźmi z zagranicy i oni byli generalnie pod wrażeniem tego piwa. Im to smakowało, dla nich to było ciekawe. Dla nas to było jakiś taki pseudo radler czy nie wiadomo co. Piwo aromatyzowane. To jest idealnie klarowne. Teraz już troszkę mniej. I to jest prawie, że idealnie klarowne. Jest zdecydowanie mniej słodkie. Jest wyraźniejsza, przez to, że nie ma tej kawy zbożowej, tych posmaków, jest wyraźniejsza ta nuta coli tutaj. Tutaj w aromacie to jest przykryte taką paloną kawą zbożową. Jest słodsze, jest bardziej wysycone. Ale w smaku smakuje bardziej jak cola. Taka jakaś Kofola niż Coca-Cola. Kofola to jest czeska cola. Ona ma bardzo specyficzny smak. No to aż tak nie smakuje, ale podobnie. No myślę, że to jest generalnie ciekawa sprawa. To znaczy to nie jest zły produkt. Tak? Znaczy on jest specyficzny. On jest nie dla każdego, ale no 100 razy wolę taką Fortunę czarne niż jakieś diesle czyli zmieszane piwo rzeczywiście z kolą. Co prawda diesel ma tę jedną przewagę, że ma mniej alkoholu. Ale tak naprawdę, jeżeli mówimy o walorach smakowych, to wolę to, czyli piwo aromatyzowane orzeszkami cola, niż piwo z tym, z po prostu z syntetycznym aromatem. Dobra, wasze zdrowie. Kto nigdy nie pił w życiu, nigdy w życiu, w Fortunie czarne, czy czarnej, to niech spróbuje. Bo myślę, że warto. Jest to oryginalne piwo, aczkolwiek no, piwo o smaku coli. Jeszcze raz wasze zdrowie.